to jest? Reniwer? Możesz usiąść jak chcesz. Co to za fotograf? Co to za fotograf? Proszę pana. Pan jest fotografem? W tym studiu? Leo się odpalił. Na początku nie chciał w ogóle siadać na rowerek, a teraz z rowerka schodzić nie chce. Ja nie wiem, czy tutaj nagrać oficjalne powitanie, czy w domu? Słuchajcie, zaczynamy vlogmasy. Dzień pierwszy, zaczynamy od nagrywania intro, także jesteśmy w studiu. Ale chyba więcej z domu się dowiedzą, co? Christmas lights fill the city. There are people. Piona, gotowe. Zrobiliśmy to. High five. Dzisiaj jesteśmy już po intro nagrane. Zaraz będziemy siadać do montażu. Droga wolna. Duży zegar. Leo na Pałac Kultury w Warszawie mówił, że to jest zegar. To kałona mówił tak bardzo. Uwielbiam jak on zmienia głos i robi takie skrzycząca żaba. Robienie zakupów na głoda to nie jest. Ja chcę to. Tyle nie miałem. Dobra, słuchajcie, teraz robimy tak, że ja jest dosłownie 10:30 i teraz zaczyna się call odnośnie sesji bardzo ważnej zdjęciowej, na którym muszę być. Cały czas się nie przywitałam, ale bardzo mamy napięty dzisiaj grafik i dosłownie jest takie go, 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 go. Będzie najpiękniejsza kanapka świata. Anette awokado już takie, no nie odjeżdżające, ale już takie na ostatnim, no, ostatniej prostej. Limonka. Słuchajcie, siadam do kola. Oddaję Filipowi kartę, żeby montował już intro i pogadamy po kolu. Ale obiecuję, że wtedy pogadamy. I co teraz, Ola? Nagrywasz? Nie. Tak. Ten karton jest piękny tutaj w ogóle. A ja coś mówiłam. No, mówiłaś, że na choinkę on ma zostać. Nie, potem powiedzieliśmy, że bez sensu za dużo miejsca zajmuje i że trzeba ją będzie schować do worków na śmieci i że masz jednak wymieć ten kart. A może zrobimy z niego bazę po prostu. Ale to nie jest głupi pomysł. Wyciąć losiem wieczorem takie, wiesz, okienka. To jest jedyny karton, z którego da się to zrobić, bo on wejdzie do tego kartonu. Zrobimy wieczorem bazę? Możemy. No dobra, to zostawmy ten karton, ale schowamy go do kibla. Mamy taki kibelek, jeden mały, który jest po prostu... To jest spiżarnia numer 2. Tylko graciarnia. Słuchajcie, Filip zmontował intro, także teraz to intro poleci. Zapoznajcie się z nim. Przed każdym vlogmasem teraz będzie to intro. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Może tak trochę... Jakby to powiedzieć? A możesz mnie tak od góry... Jest dobrze. Okay. Wygląda trochę jak taki początek... No nie Friendsów, ale wiesz, taki vibe trochę... Jak się nazywa takie programy, seriale? Sitcomu. Sitcomy, o, jak początek sitcomu trochę. Ale pewnie dlatego, że jest na przyspieszeniu, że tam się gonicie, wiesz, to jest przyspieszone. Nie spoileruj. Zapoznajcie się z tegorocznym intro. Ja już jestem, słuchajcie, po... Teraz nagrywam dopiero. Co ja chciałam powiedzieć? Jestem po kolach. A mi się podoba bardziej to intro, bo tamto w zeszłym roku było takie na siłę. Nie, nie było na siłę. Filip, zdecydowaliśmy, że nagrywamy vlogmasy dzień przed. Rok temu zdecydowaliśmy i to ty wtedy czy mnie nie brałeś w tym udziału? Ty byłeś tak trochę, okej, no to nagrywajmy. Pamiętasz? Teraz mi się bardziej. Bo miał wpływ na to, jak będzie wyglądało intro, a rok temu... Wymyśliłem. No dobrze, ale rok temu to nie jest nic złego, że my zadecydowaliśmy na ostatnią chwilę, że faktycznie podejmujemy ten challenge i będziemy nagrywać vlogmasy. To było na zasadzie, okej, czyli jutro trzeba zacząć nagrywać, no to trzeba mieć intro. I po prostu jedyny pomysł, na jaki wpadłam, to pojechać do Czuchowa, do takiej szklarni, bo tam było po prostu pięknie, świątecznie ozdobione miejsce i nagrać tam ten vlogmas z intro. Zresztą jakby chcieliśmy, żeby to było dobre jakościowo, więc to musiał być fotograf, rozumiesz? Mogę wyjść?
Także ja uważam, że zeszłoroczne intro było bardzo fajne, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności. To, że robiliśmy to na ostatnią chwilę, na spontanie, no bo dosłownie tak było. Za rok jeszcze lepsze będzie intro. Jeszcze lepiej się przygotujemy, polecimy sobie do Londynu. Tygodnie wcześniej nagraliśmy w Londynie. Więc ja bym tak chciała polecić na przykład albo do Londynu, albo do Wiednia. Jest lodowisko pomiędzy drzewkami w parku, tak jakby. Przepięknie to wygląda. No wyobraźcie sobie, idziecie na łyżwy i po prostu tak jakbyś spacerował po parku, normalnie to wygląda. Nie przywitaliśmy się tak naprawdę. Nie zaczęliśmy porządnie tego vlogmasa, bo poranek był dosyć szalony. Ja zaspałam oczywiście. Plan był taki, że wstanę o 6:30, zrobię sobie na spokojnie włosy, pomaluję się. Wstałam 7:30, a 8:40 już musieliśmy wychodzić z domu, także nie zjadłam śniadania. Co będziemy robić na vlogmasach? Nie wiem. W vlogmasie też będziemy trochę wyjeżdżać, bo w przyszłym tygodniu jedziemy do Warszawy na pewno. W następnym tygodniu ja muszę pojechać na jeden dzień do Gdańska na firmowy wyjazd The Slings. A pod koniec następnego tygodnia pojedziemy sobie do Gdańska, tak sobie połazić po jarmarku świątecznym, złapać trochę klimat świąteczny, bo w Chojnicach niewiele mamy takich atrakcji typowo świątecznych, a jak już są, to trwają jeden dzień. W niedzielę chyba jest jakiś jarmark świąteczny tutaj niedaleko w Harzy, więc tam na pewno podskoczymy. Żeby skorzystać z tego klimatu dużego miasta, pojedziemy sobie i do Warszawy, i do Gdańska. Także będzie ciekawie, będziemy jeździć i tutaj ogarniać chałupę. Może w jeden dzień zabrać mogę do studia na 2 godziny. Masa materiału stamtąd będzie, coś czuję. Ale też nie oszukujmy się, jakby spodziewamy się drugiego bobasa i już to jest końcówka ciąży, więc będzie też sporo tutaj przeplatanego kontentu wyprawkowo-noworodkowego. Właśnie przyszłorej wieczorem paczka z The Slings, jeszcze jej nie otworzyłam, także zaraz sobie ją otworzymy. I mam też kilka paczek pozamawionych, a w ogóle dzisiaj robimy taki organizacyjny dzień. Na pewno. A i wieczorem przyjeżdżają do nas znajomi, dlatego że pomogą nam zamontować, znaczy ogólnie przyjeżdżają, ale pomogą nam zamontować telewizor nowy. By tradycji stało się zadość, to w zeszłym roku tak, składaliśmy szafkę RTV z Ryśkiem, a dzisiaj będziemy przekładać telewizory. Co tam, Lelo? Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, ale obcięłam włosy. Na pewno widać różnicę w porównaniu do poprzedniego vloga, którego dodaliśmy jeszcze w listopadzie, na końcówce listopada. Już się nie mogłam doczekać po prostu. Te włosy były za długie i zawijały mi się tutaj. Strasznie mnie to wkurzało. Zróbmy sobie szybki unboxing. Mam tutaj paczkę z The Slings. Już mamy tutaj świąteczny klimat. Jest taka bordowa bibuła, jest złota naklejka i taka przepiękna karteczka świąteczna. I dlaczego w ogóle zrobiłam zamówienie? Wszystkie pieluszki, które mam aktualnie w domu, to są pieluszki Big Hug, czyli te takie duże. One w normalnych sklepach, jakby innych sklepach niż The Slings, nazywają się otulacze. To nie są otulacze, po prostu rozmiar jest otulaczowy. I nie miałam żadnych pieluszek midi, a te midi po prostu bardziej mi się na co dzień przydają niż te duże. Chcę zacząć kompletować wyprawkę, nagrywać też materiał, nagrać na YouTube'a konkretny materiał, na TikToka konkretne materiały, więc potrzebowałam właśnie tego rozmiaru midi pieluszek. I zamówiłam sobie dwa takie zestawy bardzo neutralne, czyli brązowa pieluszka z taką, to są różyczki brązowe i te uwielbiam je po prostu, ekri w takie malinki, poziomki. I mam jeszcze tutaj drugą część zamówienia i tutaj mam na pewno kosmetyczki, bo wyszła teraz nowa właśnie w te takie suszki, różyczki. One są przepiękne, te kosmetyczki, jak kocham kosmetyczki, w ogóle naprawdę rozkochałam się w nich, noszę w nich wszystko. W jednej kosmetyczce mam zawsze na takie dłuższe wyjście, kiedy wychodzę z domu, mam wszystkie kable, elektronikę, słuchawki, to co po prostu normalnie walałoby się po torbie. W drugiej kosmetyczce mam na przykład kosmetyki do twarzy, jeśli wyjeżdżamy na cały dzień, żeby tam móc sobie coś poprawić. Mam zawsze jeszcze taką jedną kosmetyczkę, w której po prostu są wszystkie pierdoły, od produktów do ust, po kremy do rąk, szczotkę do włosów. No mówię, wszystko to, co normalnie walałoby się po torbie, więc mam zawsze swoją torebkę dużą i w tym na przykład 3 kosmetyczki. Zobaczcie, one są naprawdę całkiem spore, są mega pojemne. No, ona jest piękna. Pa! Będziesz łysy znowu. Pomyślałam, że ta kosmetyczka dokładnie w tym wzorze to będzie taka idealna kosmetyczka, wiecie, dla noworodziana, pieluchy, na przykład jak będę wychodzić z domu, to pieluchy, mokre chusteczki, krem do pupy, jakieś takie wszystkie pierdoły. No i wzięłam też wisienki. To jest czapeczka z wełny merino w rozmiarze 0 do 3 miesiące. Ona będzie na naszego noworodzia w styczniu. Mówię cały czas noworodzia, bo nie zdecydowaliśmy, jakie będzie imię, ale już mamy 2 typy i musimy tylko pomiędzy nimi chyba zdecydować. Chyba. Wziąłam sobie jeszcze do kompletu gumkę do włosów, bo jest po prostu przepiękna.
piękna. A i zamówiłam kocyk, dlatego że ja mam kilka kocyków myślinowych w domu, ale mam ekry, różowy. W każdym razie niedawno wprowadziłyśmy kocyk w kolorze taub, czyli takim właśnie lekko brązowawym, i pomyślałam, że na zimę będzie idealny, bo będzie bardziej praktyczny niż ekry, chociaż przy noworodku to tam oprócz ulewania to te kocyki się tak naprawdę nie brudzą, no chyba że. Także teraz już teoretycznie mogę zacząć nagrywać na TikToka jakieś materiały. Taki porządny materiał typu torba do szpitala i tak dalej. Nagram na YouTube'a myślę na początku stycznia, mam nadzieję, że zdążę. Też doświadczenie w mojej rodzinie jest takie, że wszystkie kobiety rodzą po terminie i to tak grubo po terminie, więc nie spodziewam się fajerwerków i jakiegoś przyspieszenia. Włączył mi się jakoś miesiąc temu ten syndrom wicia gniazdka. Tak na grubo, bo naprawdę miałam ochotę po prostu w każdym pomieszczeniu posprzątać. I coś, co mnie mega frustruje, to wszystkie Leosia puzzle i takie gry planszowe, tak to nazwijmy, bo te kartoniki się psują, on je drze, zajmują mnóstwo miejsca i nasza szafka RTV jest po prostu pełna jego gier. A widziałam taki trik mojej siostry, ale też na TikToku, na takie właśnie, zobaczcie, o, tu będzie widać, koperty, pokażę wam. Przekładacie do takiej koperty wszystkie puzzle i można nawet, widziałam niektórzy, przyklejają sobie na taśmę tutaj, wycinają ten fragment z jakby obrazkiem z kartonika, jak powinny wyglądać te puzzle. Zamówiłam, ile tu jest tych kopert? 12, coś czuję, że będzie za mało. No ale najwyżej domówimy. Zamówiłam 12 takich kopert z Amazonu i mam plan po prostu posprzątać szafkę RTV i poukładać, wiecie, tak, kopertka przy kopertce, wszystkie puzzle, żeby mniej miejsca to zajmowało, bo naprawdę te kartony po prostu są okropne. Jak jest światło, chcę ponagrywać trochę kontentu. Muszę nagrać filmiki deslingsowe na TikToka. O 15 przyjedzie tutaj moja mama zająć się trochę Leosiem, dlatego że ja mam dwa jeszcze kole właśnie. To tak się zbiegło w czasie. Od kilku miesięcy nie miałam żadnego kola jakby w kontekście współprac, a dzisiaj mam 3 w ciągu jednego dnia. Także o 15 będę miała kola, o 16 drugiego kola. Ostatnia paczka przyszła wczoraj, nie zdążyłam jeszcze odpakować, to jest prezent dla Filipa, także dobrze, że wyszedł. On to zobaczy. Ale on wie, wysłał mi to. To jest mega polecajka. Już stawiłam na TikToka i są same zachwyty, bo ona kosztuje 99 zł, a chyba srebrna wersja, jak ktoś napisał, na stronie producenta kosztuje 50 zł. No ale ta złota jest przepiękna. Także to jest jeden z prezentów Filipa, myślę, że do buta. Nie? A ten... Dobra, coś tam udało mi się nagrać. Anty już pojechała do domu, także jesteśmy na razie z Leosiem sami i właśnie grzeje obiad Leosiowi. A, bo w ogóle jakoś tydzień temu kupiliśmy Thermomixa. Najlepszy zakup świata. Po prostu kocham to urządzenie. Mam te aplikacje, w których można robić automatyczne listy zakupów i sobie odhaczać, co już macie w koszyku. To jest genialne. I że my kochamy kuchnię azjatycką, kuchnię orientalną, a tych przepisów jest mnóstwo w Thermomixie, to stwierdziłam, że po prostu będę po kolei testować i padło na makaron curry z warzywami i w oryginalnym przepisie było z wieprzowiną, ale ja stwierdziłam, że my tak za wieprzowiną nie przepadamy i zrobię z kurczakiem. Jakby się ktoś zastanawiał, czy polecam czarny stół? Nie. Szczególnie jeśli macie obsesję na punkcie paproszków, smug i tym podobnych. Jakby da się z tym żyć. Ja nie jestem jakąś straszną pedantką, zdecydowanie nie. Ale te tłuste paluchy na szafkach nie denerwują mnie tak jak na stole okruszki. Zjemy sobie teraz z Leośkiem obiadek. Jest moja wersja. Dzisiaj jakoś strasznie szybko leci mi czas i na przykład teraz muszę wejść na Slacka i trochę ponadrabiać, bo widzę, że mam tam zaległości. A bo ja powiedziałam na Slacka, a wy na pewno nie wiecie, co to jest Slack. Slack to jest taka nasza aplikacja, na której każdy produkt jakby ma swoją oddzielną grupę i tam omawiamy wszystkie sprawy techniczne, tkaniny, decyzje, rozmiary, wymiary i tak dalej. Także tam mam zaległości do nadrobienia. Leo zainteresowany obiadem zdecydowanie nie jest, natomiast zarządził porządki w szafce RTV. Chyba nie mam już wyjścia i będę musiała po prostu dzisiaj poukładać tam te puzzle. Leo, robisz porządek? Nie. Bałagan? Układam sobie. A, układasz sobie, no git. Odwoziemy teraz moją mamę do domu, bo nie ma samochodu. I przy okazji biegnę jeszcze do Biedronki na szybko, bo mamy gości i mówiłam wam, że musimy zrobić coś do jedzenia. Ale udało mi się popracować, także się bardzo cieszę. Lecimy do Biedry. A jaką masz piękną czapkę? Co za czapka? No, chyba te słońce. Chyba. Chyba. No ty też masz. Oczywiście, że tak. Jak mógłbyś mieć inną? Chciałam jechać z Filipem na zakup, ale stwierdziłam, że skoro i tak odłożę mamy, to przy okazji zrobię je na szybko, żeby mieć więcej czasu na przygotowanie jedzenia. To jest dobry deal.
Ostatnio chłopakom smakowały te czekoladki, więc chyba wezmę chociażby Filipowi po prostu. O, no i to jest deal, bo że to jest mój szczęśliwy dzień. Jak te duże ręczniki papierowe są na promocji, to znaczy, że jest dobry dzień. Jezus Maria, obok tego obojętnie przejść nie mogę po prostu. Sofii, chyba musimy kupić taki statyw taki na długich nogach. Bo ta konstrukcja, którą teraz stworzyłam, nie jest zapewne. To jest największy sztos. Po prostu mogłabym to jeść i jeść i jeść i jeść. Jest godzina 17:42, a ja dopiero pościeliłam łóżko, ale mieliśmy na tyle chaotyczny poranek, że po prostu nie było na to czasu. I w ogóle tak, to jest mój stolik nocny. Bajki na dobranoc, miarka do mierzenia ubrań, słuchawki do rozmów. To są moje essentials. Ja bym jeszcze chciała chwilę uwagi dla tej poduszki ciążowej, przecież ona jest po prostu przepiękna, no zobaczcie, to wygląda jak element łóżka, no. Jest po prostu idealna, perfekcyjna, jestem tak dumna z tego. Ta poduszka już miała swoją premierę, ale teraz będzie premiera, bawełnianego pokrowca, pokażę wam. No, przyniosłam sobie ten pokrowiec, bo jak zamawiacie poduszkę, to ta poduszka przychodzi w takim pokrowcu, tutaj z meteczką i w ogóle ten pokrowiec potem można wykorzystywać na przykład na przechowywanie ubrań zimą, no albo poduszki właśnie. I moment, tutaj mamy różowy pokrowiec, ale ten już miał swoją premierę, a teraz będzie premiera takiego bawełnianego. Jeśli macie nasz otulacz w domu dziecięcy, to to jest ta sama tkanina. To jest tak milutkie, to jest takie po prostu... Ja bym chciała taki koc, jak mam być szczera. Także łóżko złożone, nie ma wstydu, bo będziemy dzisiaj tutaj wieszać telewizor. My się nie wyrabiamy z czasem, bo mają przyjść do nas goście, a robimy jedzonko. A piekarnik trzeba wstawić. O! Ja już zjem to śniadanie! Zostaw mi ją! Leciu? Jak ty mówisz do niego Leciu, to ja nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. W sensie mam tak mieszane uczucia, że raz mi to nie przeszkadza. A czasem jak mówisz do niego trzy razy pod rząd Leciu, to mam takie, to jakbyś do jakiejś babci mówił. Tu się robi moje spaghetti. Tak, wiem, muszę nagrać głos jeszcze do przepisu. Ale materiał jest cały gotowy. Wystarczy dobrać audio i wiesz. Słuchajcie, załapaliśmy się na jakieś generalne porządki normalnie. A raczej wywalanie plastiku, szkła. Po co komu zabawki? Jak można się bawić workami na śmieci? Momenty, w których on najdłużej zajmuje się sam sobą, to są momenty, w których wyciąga najbardziej randomowe rzeczy z kuchni i po prostu rozkłada je po chacie. No, nie jest to najbardziej komfortowe, bo trzeba potem posprzątać, ale coś za coś. Co to jest, Leo? Droga. Droga? Dla aut? Tak. Rozumiem. Co tu się zadziało, to ja nie mam pytań, nie? Co? Nie, nic. Momenty się nie nagrywają. Tak, najlepsze momenty się nie nagrywają, a z drugiej strony ja się cieszę, że się nie nagrywało, bo jakbyście zobaczyli moją reakcję po prostu paniczną. Ja pierdzielę, po prostu, ja się poruszałam. Telewizor po prostu się przewrócił, nie? Nowy telewizor po prostu padł. Jest trochę porysowany, ale chyba działa, więc... Tutaj kto ma bazę? Kogo to domek? Puk, puk. Leosia? Dzień dobry. Twoja baza? Coś czuję, że ciężko będzie się jej pozbyć. Co z domu? Tu słuchajcie, miała być inspiracja z TikToka na bałwana z buraty. Są to oczekiwania versus rzeczywistość, bo nie mam marchewki. Jakby możecie upgrade'ować tę wersję i zrobić ładną, a moja jest tylko inspiracja. Wiecie, nie nagraliśmy zakończenia. I też niewiele nagraliśmy, jak był, tutaj była Roxana i Rysiu. Ale też z drugiej strony bardzo długo się z nimi nie widzieliśmy, więc nie chcieliśmy tak pchać przed twarz im kamery cały czas. Dziękujemy wam za tego vlogmasa pierwszego. Widzimy się jutro. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to serdecznie was do tego zapraszam. Włączcie sobie też powiadomienia o nowych filmach, żeby na bieżąco być z kolejnymi vlogmasami. Ja już skończyłam już montować. Jest 40 po północy. Ale to nic. Idziemy spać. Jutro jest nowy dzień. Jutro wyciągniemy sobie wszystkie ozdoby, sprawdzimy, co mamy w domu, co trzeba jeszcze kupić. Chciałabym pojechać na jakieś zakupy, może pojedziemy. Jutro już będzie bardziej świąteczny klimat tego vloga, dzisiaj był trochę tak organizacyjny. Dobranoc! Ja już wyglądam po prostu masakrycznie, już się nadaje tylko do spania. Pa! Pa!